witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony jest Malchu Mistrz, to jest Holy Gaming Series, to jest Trackmania 2 Canyon i ciśniemy w top speeda sobie w time attacka na multiplayerze, moi mili. Także mili moi kochani, ciśniemy równo, tak jest. A teraz troszeczkę podgłośnimy bita. I tak jest, moi mili, jedziemy z tym tematem. Nie! Przyciszę, może trochę przyciszę. Może tak tak jest, leciutko. O, tak jest idealnie. Moi mili, wracam z wyścigówkami na kanał, a konkretnie będę łoił w Trackmanie 2. Mam do grania Canyona, Stadium i jeszcze mam Lagunę. Swego czasu bardzo dużo grywałem w Trackmanie 2 i w Trackmanie 1 też, zanim wyszła Trackmania 2, stałem równo w Trackmanie. Ale Canyon jest dla mnie czymś zupełnie nowym, nietuzinkowym i jestem bardzo podekscytowany i pozytywnie zakręcony na tą wersję Trackmanii, ponieważ ona cechuje się bardzo wyjątkową grafiką, modelami tekstur, modelami otoczenia i edytorem do zmiany tras. Jest to wyjątkowy klimat. Do tej pory od premiery minęły 9 lat i do tej pory ludzie w to grają. Także na multiplayerze to idzie równo. Jak trafi się jakiś fajny serwer, to i muzyczka leci. Nie wiem, czy mi wywali o prawa autorskie do tej muzyki. Walić to. Ja nagrywam z pasją i dla przyjemności i dla was, moi kochani widzowie. Pozdrawiam społeczność gotów od Falki, od Women in Corset. Ja po prostu nagrywam tak, żeby komuś się to podobało. Jeśli się chociaż jednej osobie spodoba, spoko, o to chodzi. I po prostu to jest takie moje Godding Game, taki Holy Game Series. I ja tutaj właśnie wiem, że dla niewtajemniczonych wyścigi w Trackmanii polegają na rekordach czasowych. To nie jest gra w tym sensie, że kto będzie pierwszy, kto kogo wyprzedzi. Nie. W Trackmanii chodzi o to, że trzeba wykręcić jak najlepszą czasówkę. Także jeśli będziecie mieli super czasówkę, to będziecie awansować w tabeli wyników. Ranking sumujący się ze wszystkich wyścigów, ze wszystkich całej sieci z multiplayera przekłada się na ranking światowy. Ja sobie reprezentuję województwo łódzkie, Polskę w rankingu i po prostu tak sobie ścigam się i gram. Także spokojnie myślę, że damy radę, ogarniamy ten temat. Także tak na spokojnie będziemy cię widzieć, jak powtarzam, do skutku, aż w końcu mi się uda przejechać idealnie trasę, ponieważ ja klikam cały czas backspace albo delay, żeby albo do checkpointa ostatniego, czasowego, punktu kontrolnego tak zwanego, przejść samochodem, albo po prostu już od nowa całą trasę. Gra nie jest łatwą grą, to nie jest gra dla przeciętniaków. To jest gra dla dorosłych. To zarówno mogą grać i młodzi, jak i dorośli, ale to już jest zaawansowana gra, która wymaga odpowiedniej percepcji, refleksu, inteligencji i skupienia mocy, że tak powiem. I mam nadzieję, że wszyscy będą się bawić u mnie bardzo serdecznie. Czy to goci, czy to emo, czy to rocki, czy to metale, czy to tacy, tacy śmiacy, owacy. Ponieważ ja już mam dosyć tego skurczkowania, tej dyskryminacji na YouTubach, że tylko tacy śmacy, owacy mają prawo istnieć na YouTubie, a inni nie. No ja postaram się coś fajnego dla was zrobić, ale wy też okażcie trochę chociaż szacunku dla innych ludzi.
Także miłego oglądania. A tak naprawdę to już koniec odcinka, więc żegnam się z wami bardzo serdecznie. To byłem ja, czyli Malczu, a to jest Trackmania Canyon Holy Gaming Series! To byłem ja, czyli Malczu Beast! God gra w grę! Cześć! Facebook!